Sezon działkowy już można uznać za rozpoczęty, ponieważ mamy wiosnę. A wraz z wiosną i oczywiście z otwarciem sezonu działkowego zaczęły się pierwsze prace w ogródkach, no i przywożone są różne cenne rzeczy, bo przecież trzeba się przygotować, grillować, a tutaj pojawiają się już pewne zagrożenia, jak na przykład większa ilość kradzieży. Tak, w zeszłym tygodniu odnotowaliśmy dwa zdarzenia związane z incydentami, gdzie działkowicze ujawnili, że niestety ktoś wdarł się do ich pomieszczeń, no i dokonał zaboru urządzeń elektrycznych, służących oczywiście do prac na działce. W związku z tym chcielibyśmy tutaj poinformować, uprzedzić, zaapelować o to, żeby zadbać o ten sprzęt. Przede wszystkim, jeśli kupujemy nowy, sfotografować go, opisać, tak żeby w przypadku ujawnienia przez policjantów takich urządzeń moglibyśmy łatwo dotrzeć do osoby pokrzywdzonej. Ponadto przypominamy o tym, żeby zabezpieczyć pomieszczenia działkowe. Sprawdzić, czy zamknęliśmy okna, czy zamknęliśmy drzwi, wymienić wkładki, jeśli faktycznie wymagają one wymiany, są stare, może zasugerować tutaj ubezpieczenie takiej działki, tudzież zamontowanie monitoringu. Także jest szereg działań, które możemy podjąć wspólnie do tego, żeby zwiększyć poziom bezpieczeństwa naszych rzeczy, urządzeń na działkach. Czy możemy się spodziewać większej ilości na przykład patroli na działkach w związku z tym zmożonym sezonem? Tak. Takich kontrolnych. Tak, oczywiście. Podjęliśmy już działania. Dzielnicowi przede wszystkim, jako ta komórka, która ma pierwszy kontakt ze społeczeństwem, jak najbardziej została do tego przygotowana, przypomniano i polecono, żeby nawiązać kontakt z prezesami ogrodów działkowych, tutaj z osobami, które korzystają z tych ogrodów działkowych, po to, żeby też dowiedzieć się, jakie są zagrożenia, czy przebywają tutaj osoby postronne, które mogą wzbudzić podejrzenie. Także też tutaj apelujemy, jeśli są takie osoby, widzimy takie pojazdy, bardzo prosimy o informacje. Można skorzystać z aplikacji Moja Komenda i drogą mailową poinformować na przykład dzielnicowego. W ten sposób my też będziemy mogli skutecznie realizować patrole czy doraźne kontrole na terenie ogródków działkowych. A jak skutecznie reagować w sytuacji, kiedy przychodzimy na działkę i na przykład okazuje się, że tam jest nagle jakiś lokator? Bo to często bezdomni, zwłaszcza w zimie, teraz już mamy wiosnę, ale potrafią się zainstalować gdzieś na działkach. Trudno tutaj jednoznacznie wskazać, jaki algorytm postępowania należałoby przedsięwziąć. No, jeśli czujemy się zagrożeni, służy nam do tego numer 112, informujemy odpowiednio tego służby, straż miejską, tudzież policję. My oczywiście przyjedziemy, zareagujemy na takie zgłoszenie i adekwatnie do zastanych okoliczności będziemy podejmować dalsze czynności służbowe. No to może spatrolujmy dzisiaj pierwszy raz ogródki działkowe. Pani rzecznik, proszę powiedzieć, czy dużo jest takich zgłoszeń co roku? Czy to się nasila, ten proceder jakby kradzieży na działkach i jakiejś dewastacji? Im częściej jesteśmy na działkach, tym większa szansa niestety, że ta ostrożność może nie być zachowana. Także pamiętajmy o tym, co mówił mój przedmówca, naczelnik, że oprócz tego, że na miejscu są policjanci, są dzielnicowi, że patrolujemy również w porach nocnych ogródki, to sami musimy dołożyć wszelkich starań, żeby rzeczywiście nie paść łupem takiego złodzieja, bo jak to mówi stare polskie porzekadło, okazja czyni złodzieja. Starajmy się wszelkie kosztowności, pieniądze, portfele, torebki, karty kredytowe mieć zawsze na widoku, mieć w polu widzenia, bo może zdarzyć się sytuacja, że pójdziemy nagle za altanę, że pójdziemy zaparzyć sobie herbatkę, no i to będzie ten moment, który właśnie wykorzysta złodziej. A jeżeli... tu mamy właśnie taki przykład, bo stoi zaparkowany, że tak powiem, rower. Też większość działkowiczów przyjeżdża na rowerach i często czując się bezpiecznie, bo to ich działka, zostawiają te rowery niezabezpieczone zupełnie. To też powinni na to zwrócić uwagę. Oczywiście, tak? Tutaj ten rower chociażby jest doskonałym przykładem na to, żeby odpowiednio go zabezpieczyć. Zapnijmy go. To jest przecież sekunda, a to mienie będzie w odpowiedni sposób zabezpieczone i szanse na to, że złodziej przyjdzie i będzie majstrował, tutaj są w zasadzie żadne, dlatego że zbyt wiele czasu by mu to zajęło. Jeżeli natomiast rower będzie niezabezpieczony, wystarczy chwila naszej nieuwagi i to złodziej nas upilnuje, wykorzysta ten moment, tą chwilę, żeby rzeczywiście wsiąść na rower i odjechać w siną dal. Także pamiętajmy, aby rzeczywiście to mienie zabezpieczyć, żeby nie robić sobie niepotrzebnie kłopotów i nie dokładać sobie zmartwień. No ale wspólnie życzymy udanego sezonu działkowego i jak najmniejszej ilości kradzieży pod czujnym Państwa okiem, oby ich było jak najmniej. No tak, bo ogród ma się kojarzyć z wypoczynkiem, z relaksem, a nie stresem i niepotrzebnymi kłopotami.